Witajcie na kanale Kamperem ku Trunkom, na vlogu o karawaningu i dobrych alkoholach, na którym nie namawiam do spożywania, ale zachęcam do poznawania ich w trakcie karawaningowych podróży. A w tym odcinku wezmę na tapet, a raczej na taki kempingowy stolik, drinki gotowe w puszkach, które na pewno są wygodne, ale pytanie brzmi, czy są dobre, jak one w ogóle smakują i czy są warte zajmowania miejsca w naszych małych kempingowych lodówkach. Jeśli sami zastanawialiście się nad tym, czy dorzucić do bagażu jeszcze takie zacne puszeczki, to zapraszam do oglądania, bo za chwilę przetestuję je swoim barmańskim podniebieniem. Napoje typu RTD, czyli Ready to Drink, zawładnęły imprezowniami w Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Brytyjskich pod koniec lat 90. W Polsce pierwszym drinkiem typu RTD był Smirnoff Ice. On w Wielkiej Brytanii pojawił się w 1999 roku, a w Polsce miał premierę w roku 2003. Ja w roku 2003 miałem już ponad 6 lat pracy za barem i miałem to szczęście być w gronie barmanów zaproszonych na event wprowadzających Smirnoff Ice'a na polski rynek. Zresztą na tej samej imprezie był wprowadzany zielony Johnny Walker. Zaraz po Smirnoffie Ice'ie na polskim rynku pojawił się Bacardi Breezer w trzech smakach, a po nim jeszcze z rozpędu Sobieski Impres. Tamte drinki sprzedawane były w szklanych butelkach, a od dłuższego czasu rządzą właśnie bardzo wygodne puszki. Ja do tego testu wybrałem klasykę, czyli whisky z kolą. W tym zestawie bardzo fajnie się składa, bo mamy również przekrój gatunków whisky, czyli mamy whisky szkocką, whisky irlandzką, whisky amerykańskie bourbon i Tennessee whisky. Wszystkie cztery są z napojami typu Coca-Cola, chociaż Jack Daniels od jakiegoś czasu się pojawił z oryginalną Coca-Colą. No i za chwileczkę przetestujemy, jak te napoje w ogóle smakują, bo przyznam się wam, że pomimo tego, że jestem barmanem, a może właśnie dlatego, nigdy ich nie piłem. Mam oczywiście w swojej pamięci sensorycznej zapisane smaki tych whisky z kolą, ale nie wiem, jak smakują oryginalne. Do testu zaprosiłem również swoją żonę, ale dzisiaj ona nie ma ochoty pokazywać się na filmie, ale wspomoże mnie swoim smakiem. Dlatego, że ma wyjątkowe smaki, tak jak mi tutaj podpowiada zza kadru i będzie mi pomagała. Ale jeszcze jedno. Golden Locha to jest jedyna whisky, której nie piłem. Ona jest dostępna w jednym z sieci marketów. Zapewne domyślacie się w jakiej. Te trzy smaki oczywiście doskonale znam. To cóż, zaczynamy od whisky szkockiej. Nalejemy sobie. Słuchajcie, z premedytacją nie używam szklanek, nie używam lodu, dlatego że chcę sprawdzić, jak one faktycznie smakują same w sobie, gdy nie mamy zamrażarek ze sobą, nie mamy szklanek i właśnie tych kostek lodu. I posmakujemy, jak one smakują same w sobie. Zapach co? Zapach orężatka, prawda? Kolka. Kolka. Ale kolka taka Helena? Tak mi się wydaje. No, kolka zwykła. Tak mi się wydaje. No tutaj już się różnimy. Nie, typowy zapach koli. Weź tam trochę tej whisky. Te napoje mają średnio 5 albo 4,5%. Golden Loch ma... Przeczytam. 4,5% alkoholu. Takie rozcieńczenie w tej puszce to jest mniej więcej 6 do 1. To tak jakbyście sobie zrobili drinka, jedną porcję alkoholu i 6 porcji miksera. Ja powiem szczerze, że ja tu alkohol w ogóle nie czuję. I powiem szczerze, że ja tutaj w ogóle whisky nie czuję. W sensie nie jako alkoholu, tylko smaku whisky. A już na pewno nie jakiejś takiej intensywności whisky szkockiej, której powinienem się spodziewać, czy jakiejś lekkiej słodowości, albo nawet aromatu dymnego, prawda? Tutaj nic nie ma. Tutaj nie ma, to jest oranżada. Nie wyczułbym tu alkoholu. Gdyby ktoś mi nalał, to bym pomyślał, że właśnie piję Coca-Colę z Haleny. Robimy jakąś skalę? Od 1 do 10? Dla mnie to jest 4. Dla żony 4 w skali, ale w takiej skali, jeżeli byśmy testowali jako drink z alkoholem, to ja bym dał nawet 3. Ale jeżeli chcecie pić po prostu coś bardzo delikatnego,
I ona jest, to jest napisane whisky, cola, lime i faktycznie czuć tą limonkę, prawda? Czyli jest taka cytrusowa. Dobra. Spróbujemy teraz whisky irlandzkiej. Jeżeli zdecydujecie się na zakup whisky irlandzkiej, klasycznej, standardowej wersji, to teoretycznie decydujecie się na whisky delikatniejszą, dlatego że z założenia whisky irlandzkie są destylowane trzykrotnie, przez co są delikatniejsze. Ale zobaczymy, jak będzie w tym wypadku. Czyli Jameson, klasyka. I Jameson ma 5% mocy, czyli jest troszeczkę mocniejszy. No, tu już nie jest tak cytrusowo i tu już jest bardziej cola według mnie. Ależ mi słońce razi. Schowałem się za jednym drzewkiem, słońce przesunęło się dalej i znowu jestem. Jeszcze bardziej nie puszczę. Nie wiem, czy słyszycie tego, co mówi żonka. Mówi, że już w ogóle nic nie czuć. W Mówię, jeszcze taka zapachu, w rozcieńczona aromacie też Coca-Cola. w ogóle, prawda? No, jak taka rozcieńczona Coca-Cola. Wiesz? Rozcieńczona może właśnie dlatego, że tu już jednak troszeczkę się wyczuwa, jakby alkohol rozcieńczył, wiesz, w drinku, prawda? Ja już się z tobą nie zgodzę. Tutaj troszeczkę wyczuwa się alkohol. Wiesz? Może mam inne kubki Tam, no smakowe. na pewno mam inne kubki. Tam w Golden Lochu, przez to, że to jest cola lime, to tam ta cytrynka w ogóle zabiła taki smak, że to naprawdę smakuje jak cola z Ja tu jestem cytryną. ciekawa Jacka Danielsa No, najbardziej. żona jest ciekawa Jacka Danielsa, a to za chwilę. Ale tutaj już bym dał więcej, dałbym 5. Bo mi się wydaje, że tutaj czuć trochę alkohol. Dla mnie 4,5. Czyli jak na razie to jest tak, że jeżeli lubicie drinki, właśnie na taką pogodę, jest późne popołudnie. My jesteśmy na kempingu Wiśniowa Polana w Miłkowie pod To bym Karpaczem. dała 40 jeszcze tego. Karpacz. I w sumie to jest taki bardzo, bardzo, bardzo lightowy drink. Tak jak mówię, to jest rozcieńczenie mniej więcej 6 do 1. Jim Beam, czyli będzie bourbon, powinno być słodsze, prawda? I czy intensywniejsze? Zobaczymy. Intensywny bardzo. Zobaczymy. Ten słodszy to powinien być z kolą. Tak wieczysz, jak tak lejesz. Żonka. Razi. Bardzo źle Nie. usiadłem. Usiądę sobie bokiem, tak. Tutaj czuć. Już w aromacie. Nawet z zapachu już dziwne. Prawda? Tutaj już czujemy, że i tu moc jest 4,5%, czyli wcale moc nie jest Jest mocniej silniejsza. gazowane. Jest mocniejszy. I napój jest bardziej coca-colowy, prawda? Tak jak Tak. żona mówi, że jest dużo bardziej gazowane. Czyli tutaj już i może dlatego też się aromat już. No i czuć bardziej Tutaj tego już whisky, czuć tylko że whisky. nabywa Tutaj czuć. już czuć alkohol, prawda? No. No tak, tutaj już faktycznie czujecie, że Nawet w możecie, zapachu, jak się że pije. w zapachu, prawda? I że już tutaj już możecie się domyślać, jaki alkohol No, pijecie, dla mnie ten że pijecie, najwięcej. jak pije, jeżeli znacie smak Jima Beama, to nawet i moglibyście już się zacząć domyślać, że tutaj pijecie Jima Beama. Oczywiście, tak jak mówię, mocno rozcieńczonego, ale tutaj już jest już alkohol, prawda? Wyczuwalny. Czyli dziwne, bo ilość alkoholu we wszystkich drinkach jest mniej więcej ta sama, mniej więcej w takich samych Mówi, proporcjach. że ma 4,5. 4,5, czyli teoretycznie nawet mniej. Najmniej. Najmniej. Ale A to jest jak jest, najbardziej więc intensywne, może nie? to jest różnica w tych napojach typu Coca-Cola, prawda? Że Może coś tam jeszcze skoro w pomaga. Jimmy Beam jest podobna do Coca-Coli, jest najbardziej gazowana, więc może w ogóle też ten smak. No i to, na co czekała moja żona najbardziej, czyli Jack Daniels. A Jedyny teraz porównanie między Jack. Jimem Beamem bardziej, a Jackiem bym się zastanawiała. Zobaczmy. Aha, ile Jimmy wydajemy? To ja już mu Ja daję na razie tutaj. nic nie daję, bo ja czekam na Jacka. No to, ale skalę mam do 10. Mamy skalę do 10, ale to będzie To, porównanie aha, bardziej. ale ja już daję jako takiemu drinkowi w puszce, to już mu daję 8. A ja czekam między tematem. Dobrze, żona czeka. Jack Daniels, jedyny prawdziwy przyjaciel kobiety. Proszę bardzo. I Jack to jest jedyny z tych Niestety drinków, jest gazowany. w którym faktycznie jest Coca-Cola. Nie napój typu cola, tylko Coca-Cola. Proszę bardzo. No i to już też czuć. Zapachu od Jacka to jeszcze wszędzie powiem.
Tak się składa, że prowadzimy lokal, który się nazywa Jack. I trochę ten smak znamy. No jest najczarniejszy, prawda? Najciemniejsze jest to Jest. Coca-Cola w porównaniu do tych Ale wiesz co? wszystkich. Ale w aromacie mi chyba bardziej Jim Beam odpowiada. Tak bardziej zapowiada, że będę pił drinka. Nie, bardziej Jack. No tu już czujemy, że pijemy drink. Moc jest 5%, Czyli odrobinę tak, wyższa. Jim Beam jak dla mnie 8, a tutaj 60-stopniowej. Jak na drinki, prawda? 9,5%. 5,5. Punkt. Jednak Jack. Wystawię sobie już w ogóle, teraz spróbujemy sobie po kolei. Zobaczcie przy tym, nie wiem czy to będzie widać, już jest nawet taka słabsza barwa, prawda? No. Taki Jim Beam Golden i Lock to tak. jest ewidentnie słabej jakości napój typu kola z limonką, w którym w ogóle nie jest wyczuwalny alkohol. On tam jest na pewno, skoro napisali. 4,5%. Nie znam w ogóle smaku whisky Golden Lock. No to jest budżetówka, także pewnie najzwyklejsza. Nie wiem, jak ona smakuje w drinku. W tym jest słabo. Jameson. Jamesonie to już w ogóle nic nie czuć. Mam odwrotnie właśnie, że w Jamesonie już jest tak, że to nie jest taka Coca-Cola sama. Że tu już można się domyślać, że coś jest wlane, ale nasze barmańskie, bo żona też jest gastronomii podniebienia, Nie, taki najbardziej nie tego daje im Jima już Beama szans. i Jacka Jim Beam? czuć. No, tutaj już fajnie, jak jeszcze lubicie smak whisky i chcecie go znaleźć w tych drinkach, to w tych obu ich nie znajdziecie. Jim Beam i Jack Daniels. Lepiej. Ten najlepszy ma ten Przy drugim 9. już dużo lepiej. Już dużo lepiej. Czyli 8 i 9,5, tak? Zgadzamy się. No. Nasze subiektywne, ale doświadczone opinie mówią tak, że gdybyśmy my się zdecydowali, że chcemy sobie, bo jesteśmy pod namiotem w tej chwili i mamy naprawdę małą lodówkę, nie mamy zamrażarki, i gdybyśmy chcieli sobie zabrać ze sobą takie drinki RTD, to te oba nie mają szans się znaleźć w naszej lodówce. Nie ma tam na nich miejsca. I w sumie, gdybyśmy chcieli sobie zrobić różnorodnie, to wzięlibyśmy oba, a jeżeli mielibyśmy wybrać jednego, to Jack Daniels. Więc jeżeli chcecie sobie wziąć drinki w puszkach i chcecie czuć posmak whisky, to bierzcie Jacka Danielsa. Może właśnie dlatego, że w nim jest faktycznie oryginalna Coca-Cola. Takich drinków RTD w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo, na pewno to zauważyliście. I nie są to tylko whisky z kolą, są to różne wersje rumów, różne wersje ginów, a także różne wersje jakby oryginalnych, klasycznych koktajli typu Mojito, Cuba Libre, Cosmopolitan i tak dalej. Jeżeli jesteście ciekawi, na przykład jak smakują pozostałe drinki, które widzieliście na rynku i chcielibyście się dowiedzieć, jak one wypadają w takich testach, to napiszcie mi, które Was interesują, to przy następnym pobycie pod namiotem albo z przyczepą na pewno coś takiego dla Was nagram. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków i cóż, bardzo proszę o lajki i komentarze.